Stwórz własny świat kryształów. Tak, tutaj jest, mamy przykładową taką właśnie takie zadanko do zrobienia. Więc tak, najpierw zadaliśmy sobie takie kształty. Mamy żółwia, mamy sowę, tutaj mamy roztwór z ałunu, czyli z tych woreczków i wody. Mamy muszelkę z gipsu, z tego woreczka. Mamy słonia, odlew, taki jakiś kryształ, rybkę, tam orkę i gwiazdkę. A tu jest sowa jeszcze już rzucona. No i dajemy do tego roztworu, żeby to się robiło. O, gips wrzucony. Tutaj pracuje to wszystko. No i to ponoć trzeba zostawić na około 2 godziny, żeby potem wyglądało w ten sposób. Można sobie zafarbować. Tu są już pipetki, kubeczki, probówki, zakręteczki do tych probówek. Tylko farbki to musimy w jakiś sobie sposób wziąć, takie przykładowo do malowania jajek. No, mamy łopatki do tego wszystkiego, nawet są rękawiczki. Tak, jest ładne. No i tutaj pierwsze bąblowanie już było i teraz tu musi postać sobie w tym pojemniku około 2 godzin. Tak, 2-3, tak to pisało. I to jest ten największy z tych zadanek tutaj. Ja chcę jeszcze też inne takie małe kształki można hodować i właśnie w tych probówkach schować. Ale największe to są właśnie, że zrobienie. I przepis z gipsem jest taki, że akurat wystarcza na zrobienie tych wszystkich tutaj, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu takich rzeczy. Stwórz własny świat kryształów. Dzięki.